bardzo, ale głównie tęsknię za dzieci. Jak się czuje człowiek ze świadomością, że pomógł milionom ludzi na całym świecie? Jak? Czuję się taki człowiek, który milionom dzieci pomógł na całym świecie. Ja się czuję to samo. Doskonale na pewno. Tylko nie za gminne pieniądze. Nie za gminne pieniądze. Nie za gminne. To trzeba podpisać. Na co pisać? Podpisać, dedykację dać, no. Dedykację. Dedykację, tak, panie profesorze. Jeszcze ja. Dla mieszkańców. Też to trzeba. Ale co rok to ważniejszy podpis jest. Po raz 11, tak? Jak tam będzie? Panie profesorze, spotykamy się, jak będą kilku jaśminy, albo jeszcze jak będą w Polkach, prawda? Tak? Co ja mogę pan powiedzieć? Ja jestem najszczęśliwsza na świecie, że pan tutaj ze mną w tej chwili stoi. No to ale jest chyba najważniejsze. Ja jestem szczęśliwy i jestem w mieście, które ja idzie. Ja to spędziłem tyle lat i przyjeżdżam i się świetnie czuję wśród was. Także ja jestem pani wdzięczna. Jestem Janeczka, proszę do mnie Janeczka, tak. Panie profesorze, proszę do mnie. To wszystko, nie? Tak, tak. Proszę do mnie Janeczka, a chcę panu powiedzieć, że w tej Koprówce pana mieszkała moja koleżanka, przyjaciółka, rusycystka. Bo ja tam pracowałam 8 lat w tamtej szkole, technikum, jak tam było tego. 20 lat tam grałam brydża w tej Koprówce. Tam co? Brydża grał, Ricardo. Panie profesorze, czy pan powiedział, co pan by zechciał w tej Koprówce, żeby było? Tak. Powiedział. No. Bo my ja chcemy to słyszeć. Ja to pan powie nam jeszcze, tak. Ja bym chciał włożyć moje, co ja nazywam memorabilia. Pamiątki. Pamiątki z Polski, w stosunku z Polską, łącznie z rozwinięciem szczepionki. Ja mam bardzo dużo rzeczy. Czyli rozumiem, że... To jest tylko jedna rzecz. A drugą rzecz chciałbym mieć jedno łóżko, jeden kąpielowy, żebym mógł tam przyjeżdżać i tam mieszkać i się wałęsać w hotelach warszawskich. Słusznie, to bardzo słusznie. I co ja bym chciała, żeby tam było? Żeby tam było pana miejsce na ziemi, które będzie dzieciom wszystkim naszym mówiło i całej Polsce, którzy będą tu przyjeżdżać, że tam profesor Koprowski to zrobił, prawda, żeby był taka izba pamięci. To ja pani że to będzie. Tak, druga sprawa, żeby była sala, gdzie by były seminaria na ten temat prowadzone. Naukowe. Na temat w ogóle seminaria jestem za tym, żeby było trochę nauki tutaj. Dokładnie, żebyśmy mogli, profesorowie mają studentów na SGGW, mogliby tu przysyłać studentów jako wolontariat, prawda? To ja jestem. Oni by pracowali z naszą młodzieżą, to prawda? Bardzo za tym, bo tu jest dobrze, żeby wziąć trochę nauki. Tak jak myśleliśmy. Paraj, śmiechu dziecka. Bardzo wyjdzie. Bardzo wyjdzie. Bye, bye, child. No ja śmiechu. Very nice. Niech bardzo się Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze raz serdecznie dzięki za wszystko i do zobaczenia. I za brycia. Najlepiej jakbym z panem zagrał. Dziękuję bardzo. Serdecznie dzięki. Tu proszę trzymać tam mocno pana profesora. No mam wszystko przecież. Ah.
sounds good. Okay. One little more. Okay. It's good. Droga, chodź tutaj. Dobrze, chodź, oczywiście, siadaj. Że idę. Zaraz. Kochani, do widzenia. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Jak pozwolisz, to wtedy. Tak, nie, co nie pozwolę, człowiek jest od tego, żeby sobie pozwolę. Dziękujemy. Ja zawsze tłumaczę młodszym ludziom, że jeżeli zaspokajają swoją twórczość albo doskonałym eksperymentem, albo napisaniem sonaty, albo napisaniem wiersza, to wszystko jest ważne. Jak już czują, że już nie ma zaspokajania twórczości, idź do innego działu. Ja zaspokajam moją twórczość, skromną twórczość właśnie tymi rzeczami i to mi sprawia przyjemność.